Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Ziembiński, wasz reporter z Mielna. Jesteśmy w Mielnie. Tu jest piękny basen, ale woda niebieska. Może pan powie, co tu jest w tej wodzie? Czy ona jest taka? O, strasznie mi tu za mgłą zaszło, cholera, coś jest tak. Zmiana, różnica temperatury. Tak? Właśnie, ma pan może mokry ten, znaczy ręcznika kawałek. Tak. Bo normalnie mi cała obiektyw zaparował. Zaparował, tak. Bo my z dworu przyszliśmy, dlatego. Ale zaraz, zaraz, kochani widzowie, zrobimy wam obraz. Zaraz zrobimy obraz. To wszystko zaparowało. O, i teraz pana widać. No, teraz mnie widać. Panie Robercie, niech pan powie, co tu jest w tej wodzie, że ona nosi ciało i jak się człowiek położy, to może leżeć. Tak. Nie musi się ruszać i zapowiedzieć. Nie trzeba się ruszać, nie utonie. Trzeba pływać. Kładziemy się na wodzie, nasza wyporność jest na tyle w tej wodzie wysoka, że unosimy się na niej nieruchomo. Leży. Ale paruje tu strasznie ta kamera, bo niestety to są w opary w powietrzu. Jest duża wysoka wilgotność i temperatura. No, więc pokażemy. 36 stopni ciepła woda. Naprawdę pięknie jest, tutaj się można położyć i leżeć. I to jest Mielno. Tutaj leżanki są z kamienia jeszcze. To jest pokój do odwiedzin. Popatrz, pokój ze świeczką do odwiedzin. No. I my tutaj oglądamy piękne rzeczy. Tutaj mamy takie akwarium. Rybki są tam? Nie, tam ryb nie ma i nie będzie. A co tam jest? Ścianka ozdobna. Ścianka ozdobna. Ona jest wypełniana wodą destylowaną. Aha. I jest dopuszczone, doprowadzone powietrze i tam nie rozumiem. Po prostu bąbelki ozdabiają. Czyli klienci są zadowoleni z pływania w tym basenie? Panie Bardzo Robercie. Zadowoleni i wracają rokrocznie. Czyli zaprasza pan do Mielna. Jak najbardziej. Do Mielna. Dziękujemy. Proszę. No, my też zapraszamy do Mielna. Pomorska Telewizja Narodowa zaprasza do Mielna. Naprawdę jest bardzo ładnie tutaj. I ten basen, no, widzicie państwo tutaj z tyłu za mną. Warto tu przyjechać. No, szczególnie latem, ale teraz też można. I tu ciepło jest naprawdę. I rehabilitację mają, i spa, i wszystko. Do widzenia. Żegnam. I zapraszam do Mielna.